Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać dzbanek filtrujący z Duffy, szklany dzbanek filtrujący Crystal, polska marka, pojemność 2 litra, wolne BPA, czyli wolne od związków chemicznych, najwyższa jakość szkła, inteligentny wskaźnik wymiany filtra. I teraz tak, filtr Duffy Classic redukuje twardość wody oraz usuwa chlor, niektóre metale ciężkie, detergenty, herbicydy i pestycydy. Wodę wykorzystujemy do napoje zimne, kawa lub herbata, gotowanie, posiłki dla dzieci, bidony i dla zwierząt. Tak wygląda dzbanek. Dzbanek wygląda tak. To jest całe szkło. Tutaj mamy rączkę plastikową, tą pokrywę mamy plastikową. Tu kiedy wlewamy wodę, zapada się, właśnie jest ten wskaźnik. Niebieska lampka znaczy, że woda filtruje i filtr został wymieniony niedawno. Żółta lampka zapala się po 20 dniach, a czerwona po około 28. Wtedy trzeba już wymienić filtr. To po prostu działa na zasadzie takiej, że woda, ciężar wody uderza i przelewa się. Tutaj mamy ten plastik. Do niego wkładamy filtr. Filtr wygląda tak. Zaciskamy, pasywnie pasowuje się. Otwieramy tu zawsze, jakby w razie trzeba było wyciągnąć. Zatykamy. Woda się przefiltrowuje. Ja jeszcze robię taki, kiedy zaleję cały dzbanek. Wyciągam po prostu i zostawiam dzbanek tylko z tą pokrywą. Już mamy pełne 2 litry wody odfiltrowanej. Teraz powiem Wam, dlaczego powinniśmy pić wodę przefiltrowaną, a nie z butelek. Ekipa naukowców z Nowego Jorku podjęła się międzynarodowych badań. Dotyczyły one jakości wody w plastikowej butelce. Pod lupę wzięli 11 najbardziej znanych producentów. Wyniki były szokujące. Okazało się, że średnio na litr wody przypada 325 cząsteczek plastiku. Wykryto również polipropylen, który jest składnikiem nakrętki. Jeżeli więc pijesz wodę z plastikowej butelki, średnio w ciągu tygodnia przyjmujesz nawet 5 gram plastiku, czyli tyle, co waży twoja karta kredytowa. Ale to nie wszystko. Pamiętaj o tym, żeby nie zostawiać takiej butelki na słońcu. Wtedy zniszczeniu może ulec wewnętrzna warstwa plastiku butelki. Uwolni ona wtedy takie związki jak bisfenol A i S. Te mają negatywny wpływ na funkcjonowanie układu hormonalnego. Wpływają też na rozwój takich chorób jak cukrzyca, astma czy nowotwory. Powodują także trudności w zajściu w ciążę. Jaką wodę zatem pić? Zostań ze mną na dłużej. Więc widzicie dlaczego? A pokażę Wam tutaj jeszcze jeden dzbanek. Większy, 3,3 litra, również z Duffy, plus butelka, więc można, taka butelka jest po prostu wolna od związków chemicznych, można więc z niej pić wodę. Tak wygląda ten dzbanek. Jest on dużo tańszy, bo taka,
Taki dzbanek z butelką kosztuje około 32 zł. Tutaj mamy też wskaźnik 5, 10, 1, 5, 10, 15, 20, 25 i 30. Więc możemy mniej więcej którego dniaśmy założyli filtr. I tutaj mamy miesiące. Niestety po niemiecku, ale no. Też fajny dzbanek, trochę większy. Jedyna wada w nim jest taka, że wolę właśnie dzbanek, który jest całkowicie ze szkła. Wtedy mam taką pewność, że nic się nie przedostaje. Niby producenci mówią, że te dzbanki ogólnie są wolne od związków chemicznych, ale dla pewności wolę szkło. Napiszcie mi, co wy sądzicie o takiej wodzie z dzbanka przefiltrowanej, czy wolicie z butelki. Wiadomo, że jedna butelka wody kosztuje jakieś złote 50 zł, więc miesięcznie nam się zwróci. Taki dzbanek kosztuje 32 zł, tamten wcześniejszy około 70 zł. Jeden filtr kosztuje około 8 zł. Na miesiąc wystarcza. Tu jest albo taki liter, albo taki z Dafi. 30 dni, 150 litrów czystej wody. 30 dni, on wystarcza. I sami ocencie, czy lepiej pić wodę z dzbanka, czy lepiej kupować po prostu w sklepie. Cześć.